Ta kamienica przy ulicy Towarowej to ścisłe centrum miasta. Kilka miesięcy temu na jednej ze ścian budynku uroczyście odsłaniano mural. Wystarczy jednak przejść kilka kroków dalej, by zobaczyć, jak wygląda reszta budynku. Różnice widać już z daleka. Nieraz mi tynk na głowę spadł, jak szłam z piwnicy z węglem. No, po drugie, ze schodów też parę razy upadłam. Poślizgnęłam się tutaj na tych płytkach, a mało co bym nóg nie połamała. To jednak zdanie mieszkańców nie jedyne mankamenty. Kamienica ostatni raz remontowana była 20 lat temu. Dziś stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Ściany są po prostu zimne. Mimo, że jest spalone w domu, dotknąć ręką ścianę, to jest po prostu zimna. Okna są stare, są nieszczelne. Też nie są w stanie, żeby po prostu wymienić nam. Nie najlepiej wygląda też klatka schodowa. Mieszkańcy narzekają m.in. na brud. Okradanie legalnie lokatorów. Płacimy czynsz, którym jest wliczone obejście przy budynku, sprzątanie klatek schodowych, a nie jest wykonywane nic. Nic w tym kierunku nie jest robione. No, sporadycznie. Do tego dochodzi odchodząca farba, wilgoć i popękane schody. Mieszkańcy własnym sumptem próbują odświeżyć wnętrze budynku. Kupiliśmy farbę, czekamy, kiedy się zrobi ciepło, odmalujemy sobie tą klatkę schodową po prostu tylko dlatego, żeby czuć, że mieszkają tu ludzie, a nie, że jak ktoś przyjdzie, to powie, jaki tu syf jest, bo nasz administrator nie robi żadnego remontu. Budynek należy do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dyrektor MZGM tłumaczy, że trudno znaleźć pieniądze na remontowanie zadłużonych budynków, a tak jest w przypadku kamienicy przy ulicy Towarowej. W tej kamienicy zamieszkuje 16 rodzin, z tego większość jest zadłużonych, opiewa to na kwotę powyżej 100 tysięcy. Dyrektor MZGM nie umywa jednak rąk i po naszej wizycie zapowiedział kontrolę stanu technicznego kamienicy. Wyślemy tam inspektora, zobaczymy kwestię tego spadającego tynku, ponieważ my nie mieliśmy tutaj w ostatnim czasie przynajmniej sygnału, że coś takiego ma miejsce. Sprawdzimy to, co tam się dzieje, zobaczymy, jakie były zalecenia poprzeglądowe i zareagujemy. Kwestia bezpieczeństwa dla nas jako jednostki jest zawsze kwestią numer jeden. A jak tylko pojawią się możliwości finansowe, budynek może zostać ocieplony i podłączony do miejskiego ogrzewania. Jest to budynek, który jest dość strategicznie położony w mieście i jeśli będą takie nakłady w najbliższym czasie, to na pewno ten budynek będzie brany pod uwagę. To jednak melodia przyszłości, bo taka inwestycja może pochłonąć nawet 2 miliony złotych.